Sponsorem programu firma motopakiet.pl. Sponsorem programu jest włoska kawa Don Caruso. Sponsorem programu jest JG Sport, dystrybutor Scott i Motrex. Sponsorem programu jest Enduristan Polska. Jesteśmy w Wilanowie i tu jest taki tor, można by powiedzieć motocrossowy, ale on jest tylko dla pojazdów elektrycznych. Do tego młody talent może nawet odpowiadać nas, jaka jest ta różnica na przykład między Africa Eco Race i ten, powiedzmy, nowoczesna Dakar. Przypadkowo wiszło, czy to jest polska flaga biało-czerwona? Jesteśmy na ten górny salon, salonie motocyklu, dzisiaj w Rimini. O, dzień dobry. Buongiorno, dzień dobry motowizjonerów. Słuchajcie, ja jestem Papuk, to jest Enrico, pewnie poznajecie, taki Włoch. A tutaj mamy Ninja Bikes. Jesteśmy w Wilanowie i tu jest taki tor, można by powiedzieć motocrossowy, ale on jest tylko dla pojazdów elektrycznych. I tu dzisiaj jesteśmy właśnie ze względu na pojazdy elektryczne. A konkretnie na Surona. Z uwagi na to, że jestem gruby i nie mam kasku, dzisiaj będzie jeździł Misio, którego już pewnie kojarzycie z programu poświęconego fotografii. A dzisiaj przetestuje dla nas właśnie specjalnie Surona Storm B. Motocykl elektryczny, który może mieć homologację na kategorię A1. Czyli na kategorię prawa jazdy B można tym motocyklem jeździć po drogach publicznych. My akurat testujemy wersję niehomologowaną, która jest troszeczkę tańsza od wersji homologowanej. Masz ekonomiczny, zwykły i sportowy. Tu masz Turbo Boost. Ma dwa razy więcej mocy przez parę sekund, 22 kW. I ma tylny hamulec w rączce zamiast sprzęgła. Okej. No, Michał, jak w twoim skuterze? Tak, i ma wsteczny. Tak, tak, Suron ma bieg wsteczny. Ma też dwa koła, ramę, kierownicę i parę innych rzeczy, tak samo zupełnie jak Goldwing. Ale to zupełnie inna para kaloszy. Kwestię kaloszy nie poruszyłem bez przyczyny, ponieważ ten sprzęt służy do taplania w Błocku. Znaczy, służy do rekreacji, służy do fajnej zabawy. Nie jest to sprzęt wyczynowy, ale na pewno zapewni wam bardzo dużo zabawy i bardzo dużo frajdy z jazdy w terenie, ale również z jazdy miejskiej. Zakładam. A czemu zakładam? Ponieważ Suron jest dostępny w kilku wersjach, a z tego co widzę na stronie importera, jest dostępny w konkretnie trzech wersjach. W wersji homologowanej na kategorię A1, o czym już wspominałem wcześniej, czyli można jeździć z prawem jazdy kategorii A1, czyli na 125, tak samo jak można jeździć tym motocyklem, z prawem jazdy na kategorię B. Kolejną wersją jest wersja Enduro, zakładam, że tam będą światełka, oraz wersja F, czyli offroadowa, tą, którą my się akurat bawiliśmy. Konkretnie Misiu. No dobra, ja też miałem okazję nim pojeździć i też mi się podoba. A teraz skupimy się troszeczkę na specyfikacji tego pojazdu i wiele osób zainteresuje na pewno masa tego pojazdu. W wersji tej, którą my się bawiliśmy, waży 127 kg, ale w stosunku do motocykli wyczynowych, no jednak cierpi na lekką nadwagę. Nie aż taką jak wersja homologowana, która waży aż 136 kg zatankowana. No, znaczy mam na myśli z akumulatorem. Deklarowana prędkość maksymalna tego pojazdu to jest 110 km na godzinę. Deklarowana moc to jest 22,5 kW, ale to jest ta moc po wciśnięciu guziczka turbo, która sprawia, że przez kilka sekund mamy naprawdę bardzo dużo mocy. Poza tym dysponujemy około 11 kW mocy, które aż nadto wystarczą do dobrej zabawy w terenie. Deklarowany zasięg tego pojazdu to jest 100 km przy 50 km na godzinę, co może wystarczyć nam na kilka godzin zabawy w terenie.
Opowiadaj. Fajne. Spodziewałem się zupełnie czego innego, ale jest naprawdę dobrze. Moc? Wystarczająca. W trybie sport na tym ciasnym torze w ogóle nie ma co odkręcać. Przełączę go w sensie tryb sportu. Zawieszenie? Robi. Jak na ten tor to jest dość równo, robi i ciekawe co by było na większych dziurach. Pozytywne zaskoczenie, naprawdę. Ciężko się po tej krótkiej przejazdce mocniej wypowiedzieć, ale naprawdę pozytywnie. A Misio na tym torze mógł jeździć dlatego, że Adam nas tutaj wpuścił na tor Ninja Bikes. Bikes? Tak. Ninja Bikes? Dobrze. Adam, który zaprojektował ten fatalny tor dla motocykli tylko elektrycznych? Tak, tylko elektryczne motocykle mogą jeździć po tym torze, czyli motocykle, które mamy też tutaj w ofercie na wynajem. No, więc nie tylko taki Suronik, jak tam widać z tyłu, którym jeździł Misio, ale tutaj możecie przyjechać. Teraz na razie tam tego nie macie jeszcze, nie, ale będziecie nie. mieli. Ale można pojeździć tutaj na elektrycznych Suronach, wynająć sobie, wynająć ciuchy, wynająć pojazd i sobie poszaleć. Tak. A z tego co widzę, też piękny trawnik, na którym mogą jeździć na małych sprzętach dzieci. Na torze też. Na torze też? Na torze też. Mordercy. Sponsorem programu firma motopakiet.pl. Sponsorem programu jest włoska kawa Don Caruso. Sponsorem programu jest JG Sport, dystrybutor Scott i Motorex. Sponsorem programu jest Enduristan Polska. Horat Dąbrowski, podium na Dakar, trzecie miejsca. Człowiek, który reprezentuje dla wszystkich Polaków, ale przede wszystkim dla tych młodych, jeden przykład. Tego młody talent może nawet odpowiadać nas, jaka jest ta różnica na przykład między Africa Eco Race, ten wyścig, który startuje właśnie i robi te stare kraje, Mauretania, Maroko i Senegal, i ten powiedzmy nowoczesna Dakar, tak wymyślone z tymi biwakami i tak dalej, bo ty startowałeś na oba. Jak byś określił na parę słowa te różnice i gdzie się czujesz bardziej swobodnie? Afryka Race to jest rajd bardziej oldschoolowy, bym powiedział. Nawigacja, chociażby sam roadbook dostajemy godzin wcześniej, tak jak się kiedyś dostawało. Czarny-biały, do kolorowania. Biwaki są cały czas na pustyniach, no jedziemy przez bardzo surowe kraje, tak, bo jest Mauretania, jest Senegal, więc zupełnie inny klimat rajdu. Ale jeśli chodzi o trasy, no to Afryka Race jest jednak dużo łatwiejsza, jest mniej wymagająca. No i jest to ogólnie przyjemniejszy rajd pod tym względem, że no, mniej człowiek się wykańcza fizycznie, jest mniej dojazdówek, więc mniej czasu się spędza na motocyklu. Także jest to też dwutygodniowy rajd, jest on też bardzo trudny, ale jest on jednak łatwiejszy niż Dakar. Dakar jest już najwyższą rangą zawodów. Wjeżdżamy w najtrudniejsze tereny, jakie można sobie wyobrazić. Nawigacja jest dużo bardziej skomplikowana, roadbooki dostajemy rano, więc no, Dakar już jest tak zrobiony, żeby zawodnicy nie tylko potrafili jechać szybko, ale tą prędkość musieli połączyć też z właśnie trudną nawigacją, z umiejętnością dostosowania się do roadbooka, mimo że się go dzień wcześniej nie widziało, bo to jest cały czas nowe w tym sporcie. No i dodatkowo te dużo godzin spędzonych też na dojazdówkach na asfalcie, bo rajd miał 4600 km odcinków specjalnych, ale do tego 3400 na asfalcie, więc to są też dodatkowe godziny, które my spędzamy na kanapie motocykla, nie jedząc, nie odpoczywając, więc to też bardzo wykańcza. No także Dakar jest dużo trudniejszym wyzwaniem dla mnie niż Afryka Race.
Bardzo jasne. I a propos tego trudności mieliśmy na ten Dakar, ja jako rodowity Włoch zauważyłem, że ja, jadąc zawsze z KTM, nawet nie zmienił, Danilo Petrucci taki obudził taki wielki zaskoczenia, bo potrafił wygrać jedno odcinek specjalne, ale czasami widziałem jego wypowiedzenia na social media, na które on powiedział: panowie, tu nie ma żartu, tu jest strasznie ciężko. Na pierwszy dzień coś elektryczne mnie świnko i nie umiałem zmienić taki bezpieczny. Czy spotkałeś Danilo gdzieś po drodze? Czy miałeś okazję zobaczyć jego styl jazda? Czy tak naprawdę on jest taki szybki gość, czy po prostu są dwa różne dyscypliny nieporównywalne? Spotkałem, nawet nieraz z nim rozmawiałem w trakcie rajdu. Ogólnie bardzo sympatyczny człowiek. Jest szybki, ale zdecydowanie radził sobie najlepiej na tych odcinkach, na których po prostu było szybko. On jest przyzwyczajony do dużych prędkości, no i faktycznie na takich odcinkach bardzo dobrze mu szło. Ale na tych trudnych, już trudniejszych z trudną nawigacją, no już te pozycje zajmował trochę gorsze, więc no widać, że przyszedł z nowej dyscypliny, ale no czapki z głów, jest naprawdę wybitnym motocyklistą, jest bardzo, no, bardzo wszechstronny, bo przeszedł z motocykli szosowych na terenowe i naprawdę sobie dobrze radził. Myślę, że gdyby nie ta usterka mechaniczna w motocyklu, naprawdę byłby wysoko w klasyfikacji generalnej, także no, wybitny człowiek na pewno. Ja mam wrażenie, że tu jesteśmy na obecność taki prawdziwy champ, bo on jest taki właśnie pozowany, taki zawsze, taki mamy przy sobie taki ten człowiek, który ostawiam, że on wkrótce będzie najwyższy podium od nie tylko juniorów, bo ma te wszystkie cechy i taka właśnie rzecz, która z reguły mało się robi, bo ja pozwolę ciebie, żeby podziękował ten twoi sponsory, które wspierali twój projekt, ale też puk, puk, potencjalne sponsory paliwo, czemu zaspaliście na takie edycje, mając taki człowiek? Halo? Zawsze skąpy z portfelu? Nie. To podziękuj spokojny, swobodny te firmy, które powodowali twój sukces, które cię wspierali od samego początku. Tak, podziękowania się oczywiście należą firmie Divers, która już od paru lat mnie wspiera i cały czas są przy nas. Firmie Metal Expert, która dołączyła do nas w tym roku. Elwik również dołączył do nas w tym roku. JG Sport, który zaopatrzył mnie w... Czekajcie, ja dobrze słyszałem. JG Sport, bo według mnie JG może oznaczać albo Jacek Gajewski, albo Jola Gajewska, bo jest mąż i żona, na ten przypadek Jacek Gajewski, sponsor tego programu, więc dystrybutory oleju Motorex i też dystrybutory produkty Scott. Jak się jeździło z tym Scottem? Super, oczywiście, najlepiej. Miałem wszystko, co mi było potrzeba. Zamówienie było niemałe przed startem oczywiście i zostało to zrealizowane najlepiej, jak tylko mogli. Dostałem wszystko, więc naprawdę wsparcie było ogromne. Także bardzo dziękuję. Dołączył do nas też MMG Talent, który w ostatniej chwili nas wspomógł przed Dakarem i byli ogromną pomocą, bo bez nich byłoby naprawdę ciężko zebrać te ostatnie pieniądze na start. Także tak, no to są i te główne sporcie. To jest ten Steina, który... No i tak, Dust, to znaczy... Dust, czyli w zasadzie tata, no i wszyscy tutaj pracujący na mnie, na moje starty. Jesteśmy jedną dużą rodziną i każdy, no nie ukrywam, mają niełatwe życie przeze mnie. Dużo więcej pracy przez to, że ja się ścigam i każda z tych osób w tej naszej firmie Dust przyczynia się do tego, że ja się mogę ścigać, że mogę walczyć o najlepsze miejsca. No więc tak poza oczywiście sponsorami finansowymi, no to Dust jest zawsze ze mną obecny i codziennie, czy w Polsce, czy na rajdach, mogę na nich liczyć i naprawdę dla nich są największe oczywiście podziękowania, no bo rodzina jest najważniejsza i bez nich nigdzie by mnie nie było. Prawdopodobnie na naszych widzów mamy też sporo kobiet. Możemy zdradzić jakaś informacja, że Konrad jest wolny do wzięcia, czy już jego serce jest na razie zajęte, więc dajecie mu spokój? Na razie zajęte. Przykro mi. Nie, nobody's perfect, więc mamy tutaj przy sobie taki champion, taki człowiek przygotowany od po kolejność, więc można powiedzieć, że już tato z doświadczenia nauczył mu, więc powiedzmy, że bez dawać mu przesadzona presja, mamy przy sobie jeden polski atleta, który
kwestia czasu będę nas dawał dużo, dużo satysfakcji. Congratulazioni, grazie mille, Corrado. Jesteśmy dumni z mieć taki fajna osoba, dobrze przestawiająca się i może nas pozwoli kiedyś próbować jego KTM, ale lepiej nie. Grazie mille, dziękuję. Chciałbym mieć taki plakat w domu, bo zawsze te plakaty lub te reklamy od lata 70. czy nawet wcześniej mają jakoś ducha, bo zawsze myślimy o naszych prodziadku czy dziadek i tak dalej, na ich czasy, kiedy ta komunikacja nawet była zupełnie inna. I teraz mam taka ciekawostka, że przypadkowo wisiło, czy to jest polska flaga biało-czerwona. Kto wie, czas pokaże zawsze, bo szukam zawsze te polskie wątki, ale jesteśmy na ten górny salon, w salonie motocyklu dzisiaj w Rimini. Tutaj mamy motocykle, które ewidentnie widać, że są wyprodukowane w taki czas początkowy dla świat motocykle. Mówimy o te początki lata 900, na początku właśnie 920, 930 i na tej epoki było sporo firm, które niestety statystyki pokazują wyraźnie, że nie przeżyli ten cały okres od industrializacji, więc okres przemysłowy, więc Moto Guzzi owszem jest jeszcze dostępna, Bimota tak, ale te różne marki, które obserwujemy, zniknęli z powodu czasami brak funduszu albo różne kryzysy. Nie zapomniamy, że dowiedzieliśmy się niedawno temu, że nawet KTM przeżył taki bankructwo, ale teraz można powiedzieć, że przez tego bankructwo solidne i bardzo dobrze czują. Kwestia gustów, ale mi się bardzo podoba, jeżeli mogę tak to określić, tego model, który ma ten definicja Corsa, który oznacza racing, powiedzmy. To jest 250 pojemności, fajne ten siodła i fajne niektóre rozwiązane na zawieszenia, specjalne przy kierownicy, więc piękna sztuka. Ciekawe, czy potrafiłbym jeździć z taki motocykl od firma z Mandello Dell'Ario. Jako Sycylijczyk mogę wam powiedzieć, że to co widzicie tutaj przez wami jest dla nas taki status, bo jeszcze na dzień dzisiejszy, tam gdzie jestem nad morzem, przechodzi taki właśnie trzech koła i nazywa się APE, robiona przez Piaggio, ten sam producent od Vespa. I ten APE może być różne wyposażona. U nas mamy ten człowiek, który ma głośnik w górę i sprzedaje na przykład Riba. Dawno temu, na ten czas od razu po wojnie, było używane jako transport aż do 6 osób nawet. Z takich silnik, które było bardzo malutki, dwusuwowe i APE reprezentuje naprawdę. Widzę niektóre w Polsce, takie sympatyczne, dedykowane na przykład do sprzedania kawy i tak dalej. Reprezentuje ten moment przemysłowo od Italii, od razu po druga wojna, kiedy nie było za dużo pieniędzy i trzeba było radzić z takie coś ekonomiczne, w cudze i bardzo elastyczne do usługi. Jeżeli ktoś z widzów powie nas, co mamy tu przez sobie, możemy od razu ustalić, bo będziemy to sprawdzili i będzie taki konkurs, że wygrający będzie otrzymał od nas jedną specjalną premię od nasz sponsor Scott. Walizka gotowa? Nie ma problemu. Mamy taki kufre od firma Enduristan, może te pierwotne i prymitywne, poza żarty, wygląda po prostu niesamowite. Tego pojazdu, nazwiemy go tak, które niestety nie jest opisane, więc wyobraźcie sobie, możemy robić tu taki kolejny konkurs, prawdopodobnie nie działający, tam jakiś różne elementy, które absolutnie nie pomagają rozpoznawania. A może ktoś z widzów, a może dajemy tego znak.
No i wcześniej wspominałem o Giacomo Agostini. Giacomo Agostini można to traktować razem z Valentino Rossi, ten człowiek, który najwięcej wygrywał na historię. I proszę mnie wiedzieć, że on dalej, mimo jego wieku, który nie potrafię nawet kalkulować, wygląda w całkiem nieźle. I on komentuje MotoGP na włoski kanał Sky i to razem z Valentino Rossi są te dwie ikony, prawie jak Lewandowski dla polska piłka. Pozwalacie mi taki porównywanie. Także podsumowując, było warte przychodzić tu do Rimini. Rimini dla mnie ma dużo znaczenia. Kiedy studiowałem w Bolonii, to było moje miejsce na imprezę, ale wtedy nie widziałem, że jest pierwsze właśnie muzeum od motocykla i mimo tego, że było troszeczkę skomplikowane go znaleźć, ale co z tego, kiedy mamy nawigację, nic nas nie przestawi. I idziemy zawsze dalej, bo wiemy, że jutro jeszcze bardziej się emocjonujemy. Chodźmy.